polsko-niemieckie seminarium dziennikarskie, gdzie przyjechali też uczestnicy z Polski, z Niemiec. Wydaje, że to, co jest najważniejsze i to, co potrzebujemy teraz nie tylko w Polsce, ale w Europie, to jest dialog. I to, że Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej prowadzi dialog pomiędzy Polakami, Niemcami i także zaprasza przedstawicieli z innych krajów, jest bardzo ważne, dlatego że to, co mamy teraz, to nie jest dane raz na zawsze. Ciągle musimy przypominać, to jest zadanie, żeby nasze relacje kształtować, a podstawą tego jest rozmowa, jest dialog, więc to w domu właśnie można się spotkać. Dom ma moim zdaniem bardzo ważne znaczenie nie tylko dla samej mniejszości niemieckiej, dla Niemców mieszkających w Polsce, ale też dla Polaków tak samo. Dlatego, że to jest dom, który prowadzi dialog polsko-niemiecki, że to jest miejsce spotkań i to jest pokazanie, że właśnie mamy tematy, o których chcemy rozmawiać i mamy ciągle wyzwania, którym wspólnie możemy stawić czoło. Znaczy, dla mnie takim też ważnym momentem było seminarium śląskie w Kamieniu Śląskim. Jedną z dyskusji mogłem prowadzić. I to, że mogliśmy tutaj właśnie w domu polsko-niemieckim na Śląsku, w domu Jacka Odrowąża, spotkać się z arcybiskupem Nosolem, z Hartmutem Koszykiem, z Markiem Lejkiem z Mazur. I to w tym momencie, kiedy nie dyskutujemy o różnych rzeczach, o wyzwaniach, które nas czekają. Wtedy, kiedy protestant mazurski laik wręcza katolickiemu biskupowi Nosolowi właśnie w czasie konferencji organizowanej przez dom reprint śpiewnika, z którego mazurskiego śpiewnika protestanckiego, z którego śpiewał jego ojciec przed wojną, to był taki bardzo wzruszający moment. I to akurat krótko było przed rocznicą 500-leciem rozpoczęcia reformacji. Trudno mi radzić, czym powinien zająć się dom, dlatego że on wie, jakie są jego zadania, ale mi się wydaje, że to, co jest ważne i to, czego brakuje w wielu miejscach w Polsce, to jest właśnie ten dialog, to jest miejsce spotkań. Że nie bać się tematów trudnych, nie bać się zapraszać ludzi z różnych środowisk, nie bać się dyskutować i jeśli jest szacunek, a dom cieszy się szacunkiem i autorytetem, to wtedy można nawet w takim gronie, w takich okolicznościach podjąć nawet takie trudniejsze kwestie, więc myślę, że organizowanie dialogu polsko-niemieckiego, europejskiego, proeuropejskiego to jest takie wyzwanie nie tylko właśnie dla Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.